Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc kwiecień 2019 roku. Pierwsza część filmu będzie dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam ciekawego przekazać. Przypomnę też, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam Państwa do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu i być może tam znajdziecie jakieś dodatkowe informacje. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych bliźniąt w związkach. Co myślicie na temat swojego partnera, kochane bliźnięta? 9 kielichów. Co wasz partner myśli o was? As denarów. Co czujecie do swojego partnera? Paź buław. Co wasz partner czuje do was? Księżyc. Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Królowa mieczy. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Kochankowie. Jak traktujecie swojego partnera? Dwa denary. Jak traktuje was wasz partner? Pięć buław. No kochani, czy żeby były dwie osoby? Jest rywalizacja? No zaraz zobaczymy. Co lub kto jest pomiędzy wami? Co was łączy bądź dzieli? Rycerz miecza. Najbliższa przyszłość? Rydwan. Połowa miesiąca. Gwiazda. I koniec miesiąca. Słońce, pięknie. No, gwiazda i słońce, czyli wszystko jest super. Bardzo ładnie. I w tle czytania macie króla kielichów. Super. Bardzo się cieszę. Lubię, jak takie ładne karty wychodzą. Tylko kto to jest ten rycerz mieczy tutaj? I ta królowa mieczy. Nie podobają mi się miecze. Chociaż to moja energia. Ale miecze to intelekt, bystrość umysłu, więc nie ma tego złego. Ok, widać? Widać. Przypomnę, moi drodzy, że jest to czytanie ogólne, więc jeżeli ogólnie jest to wasza energia tutaj z tej strony lewej, a z prawej jest energia waszego partnera. Ale jeżeli bardziej pasuje energetycznie do was ta strona, to musicie sobie to zamienić, tak? Wy będziecie tutaj, a tu będzie wasz partner. To już sobie to poprzestawiacie, tak? Bo jest to czytanie ogólne. No dobrze. Karta, która mówi, co myślicie na temat waszego partnera. 9 kielichów. Ogólnie bardzo fajna karta. Karta mówiąca o tym, że jesteście spełnieni emocjonalnie, że jesteście zadowoleni z siebie, że jesteście zadowoleni z tego, co was w życiu spotkało. O, tak może będzie lepiej. Co więcej, 9 kielichów jest to karta takiego pozytywnego myślenia, tak? Czujecie się dobrze, czujecie się spełnieni, czujecie satysfakcję, czujecie szczęście, czyli wszystkie takie pozytywne aspekty.
Ale jest jeden, który mówi, że być może nie odkrywacie wszystkiego przed swoim partnerem, coś możecie tutaj zatajać, tak? Oczywiście nie wszystkie bliźnięta, ale dla niektórych może być taka informacja, że po prostu robicie dobrą minę do złej gry i coś może być jeszcze przez Was zatajane. No wysumuj mi to. Nie chcę. O. Tak, czyli dobrze się czujecie w swoim towarzystwie, ogólnie jest Wam świetnie, ogólnie jest Wam super, ale co niektórzy mogą, że tak powiem, no, nie odkrywać zupełnie swojej twarzy. Więc taka tutaj jest historia, ale ogólnie świetnie się czujecie z partnerem, daje Wam taką stabilizację emocjonalną, jesteście spełnieni. Co czujecie do swojego partnera? Mamy tutaj Pazia Buław. Karta mówiąca o tym, że dajecie szansę tej relacji, że nie możecie się doczekać spotkań z partnerem. Piszecie ze sobą, jesteście w stałym kontakcie, korespondujecie, tak? I tak jak mówię, no nie możecie się siebie doczekać, tak? Zwłaszcza z Waszej strony. Czyli tutaj są takie pozytywne emocje, coś nowego się zaczyna, flirtowanie, randkowanie, dajecie szansę, żeby to dalej się rozwinęło, tak? Pozytywnie. Czyli uczucie od Was, z Waszej strony jest. No dobrze. Jakie są Wasze zamiary? I teraz tak. Mamy tutaj Królową Mieczy. Królowa Mieczy, bystra, mądra, inteligentna bardzo osoba, mówiąca szczerą prawdę prosto w oczy i mnie się tutaj wydaje, że Wy po prostu chcecie decydować, podejmować decyzje za Waszego partnera. Chcecie po prostu tutaj no, być taką mocniejszą, intelektualną stroną w związku, tak? Czyli wszelkie decyzje będą wychodziły z Waszej strony. Wy chcecie tutaj decydować o wszystkim. I są to mądre, wyważone decyzje jak najbardziej, ale Wy chcecie tutaj po prostu, no, trzymać tą pałeczkę w ręku, ten miecz i wy decydujecie, jakie kroki dalej podejmujecie, tak? W stosunku do partnera. I są to mądre decyzje, na pewno. Chłodnym takim obiektywnym spojrzeniem analizujecie partnera i wy decydujecie, co dalej, tak? Co na to Wasz partner? W głowie ma asa denarów, karta mówiąca o tym, że jesteście bardzo wartościowymi osobami dla swojego partnera. Jesteście dla niego drogie, bądź drodzy, jeżeli słuchają mnie panowie. Co więcej, as denarów mówi o tym, że wasz partner patrzy na was racjonalnie, tak? Konkretnie, że jesteście no, kimś takim poważnym dla niego, tak? Że nie jest to jakieś widzimisię, nie jest to jakieś chwilowe, tylko no, chce czegoś poważnego, chce czegoś stałego przede wszystkim, bo denar jest to coś stałego, tak? Jest to ziemia, więc to na pewno tutaj decyduje, że Wasz partner poważnie do Was podchodzi. Jesteście cenne dla niego, jesteście skarbem dla niego, tak? No i tak jakby chciał tutaj taką poważną przyszłość z Wami wiązać na stałe, tak? Więc bardzo się cieszę, bo i Wy poważnie podchodzicie do tego i partner. Ale co ma w sercu? W sercu ma kartę księżyca. Czyli tak jakby się bał zakochać, bał się zaufać, tak? Być może coś jeszcze dla niego jest niejasne, być może jakieś tajemnice tutaj w sercu skrywa. Być może tęsknota za Wami też może tak być, tak? Więc już dopasujecie do swojej sytuacji. Jest ta tęsknota, jest jakiś smutek, no ale jest też strach przed tą miłością, tak? Tak jakby się Was bał, być może go tutaj troszeczkę dominujecie intelektualnie. Księżyc, piękna karta, bardzo ładnie tutaj pokazana. Ta kobieta trzyma jakieś kwiaty, jakieś wiązanki, bukiety i właśnie zerka w kierunku, w Waszym kierunku, więc być może on tutaj po prostu za Wami tęskni, nie może się doczekać, bo Wy też wypatrujecie go tutaj w swoim sercu, czyli jest ta tęsknota, tak? Takie pożądanie być może. Karta księżyca też mówi o karcie ciąży, więc być może on tutaj chciałby, żebyście, no,
miały dziecko z nim, tak? Też tak może być dla innej grupy bliźniąt. W zamiarach karta kochanków, czyli po prostu chcę być z wami, tak? Chcę być z wami no, na stałe, takim prawdziwym partnerem albo małżonkiem bądź małżonką. Karta miłości, karta trwałego związku, partnerstwa, romansu, jak najbardziej też, ale tutaj na tej karcie widzimy ślub, tak? Czyli no, chcę z wami być, chcę po prostu związać się z wami, stworzyć z wami rodzinę, tak? Chcę was być może poślubić, zaręczyć się. Związek, tak? Związek na stałe. To, co mówiłam, on ma w głowie, on planuje stałe życie z wami, tak? To już jest coś takiego konkretnego, więc to nie jest jakieś wsiubiściu, nie jakaś tam miłostka tymczasowa, tylko faktycznie chce być z wami tutaj na dobre i na złe. No i jesteście, że tak powiem, cenne dla niego, jak najbardziej. I teraz tak, jak wy traktujecie swojego partnera? Dwa denary. Czyli różnie, raz może być gorzej, raz może być źle, raz może być dobrze, raz gorzej, raz lepiej. Patrzycie na partnera racjonalnie, jak najbardziej, ale nie umiecie się określić, tak? I niewykluczone, że są dwa jakieś źródła. Może być tak, że przez to, że niektóre grupy bliźniąt nie odkrywają tutaj siebie zupełnie, coś zatajają przed partnerem. Być może spotykacie się na dwa fronty, kochani. Być może jest partner i jeszcze jest ktoś trzeci, bo karta kochanków też mówi o romansie i jest ten rycerz pomiędzy wami mieczy, tak? Więc tak, dla jednej grupy bliźniąt może być tak, że po prostu nie wyleczyliście się jeszcze ze starej miłości, a już pokochaliście tego swojego nowego partnera, tak? Już zaczynacie tworzyć z nim jakąś relację, coś nowego. Druga sprawa, dla innej grupy bliźniąt może być taka sytuacja, że po prostu, tak jak mówię, no, dryfujecie cały czas, balansujecie, tak, i raz jest dobrze, raz źle, no, ale całe życie nie można, że tak powiem, się bujać na tej huśtawce, tak, więc musicie się w jedną stronę określić, musicie się zastanowić, musicie podjąć decyzję. Z kolei dla trzeciej grupy bliźniąt, mówię, może być jeszcze jedna osoba w związku, czyli jedziecie dwutorowo, tak, czyli i prowadzicie relacje ze swoim partnerem i jeszcze z kimś tam coś gdzieś kombinujecie. Więc tutaj taka jest informacja, dopasujecie to już do swojej sytuacji. Z kolei wasz partner, piątka buław, może to świadczyć o to, że walczy o was, że jest jakaś rywalizacja, być może walczy o wasze uczucie, bo wy jeszcze nie do końca wiecie, czy ten były partner, czy ta druga osoba, nie umiecie się właśnie zadeklarować, bo jest ta dwójka. I to jest taka historia, że on o was walczy, że jest ta konkurencja. Dla innej grupy bliźniąt może to wskazywać na rozemocjonowanie waszego partnera, że mężczyzna ma skłonności do agresji, awantur, do przemocy. Też taka historia może być, więc tutaj też mówię, dopasujcie to do siebie. I teraz co jest między wami? Jeżeli jest jakiś romans, jeżeli macie jeszcze kogoś w zanadrzu, jeżeli coś jeszcze kombinujecie z jakąś inną osobą oprócz swojego partnera, to jest to rycerz mieczy, mężczyzna 30-35 lat, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, albo to jest wasza energia i może dochodzić między wami do kłótni, do jakichś nagłych wydarzeń, do jakichś takich gierek słów, tak, jakichś napięć, krzyków, może być poniżanie też, tak? Czyli jakieś takie tutaj no, nieciekawe historie, jakieś awantury, jakieś wyzwiska, jakieś takie potyczki słowne. I to jest między wami. Więc mówię, jedna grupa bliźniąt dopasuje sobie, że to jest mężczyzna, który staje między wami, ponieważ tu jest ta dwójka, tak? Czyli wy nie umiecie się jeszcze zdecydować, określić. Już jesteście w związku z tym swoim partnerem, ale jeszcze ktoś inny, były, chodzi wam po głowie. Albo z kolei dla innej grupy bliźniąt chodzi o to, że po prostu no, wasz partner jest taki impulsywny, wybuchowy i może często dochodzić do jakichś sprzeczek, awantur, do ostrej wymiany słów. Powie coś, czego później żałuje i są jakieś draki, są jakieś chryje, są jakieś awantury. Tak to tutaj wygląda. Najbliższa przyszłość, kochani. Teraz oczywiście ja dopowiem karty, to będziemy jaśniej tutaj widzieć.
Karta Rydwanu, czyli mówi o wyjazdach, o podróżach, mówi też o tym, że możecie być w związku na odległość, tak? Związek na odległość, gdzie musimy podróżować. Mówi też o tym, że być może weźmiecie sprawy w swoje ręce i będziecie tutaj dążyć swoją taką determinacją do tego, żeby osiągnąć swój sukces, swój cel, tak? Dalsza przyszłość, karta Gwiazdy. Karta dobrych nadziei, dobrych widoków na przyszłość, karta spełnionych życzeń, takiego światełka w tunelu. Karta, co dla niektórych pań bliźniąt, zwiastująca ciążę, więc te panie, które nie planują, uważajcie. Ogólnie bardzo dobra karta, mówiąca, że macie szczęście, jesteście w czepku urodzone i ten świat, ten wszechświat czuwa nad wami, spełnia wasze pragnienia. Jest to też karta zwiastująca właśnie dobrą miłość, super związek, narzeczeństwo, zrealizowanie się, więc być może tutaj dojdzie do jakichś zaręczyn. Być może, tak jak mówię, no wasz partner chce być z wami i chce stałego związku, więc być może będzie jakaś tutaj oferta z jego strony, bo on ma zamiary, żeby się zaręczyć, żeby się z wami ożenić być może, więc tutaj no, będzie jakieś spełnione wasze marzenie, jakieś oczekiwania, będzie ten okres narzeczeństwa i miesiąc kończycie słońcem, czyli piękna karta, karta optymizmu, karta sukcesu, tak? Wyjedziecie po ten sukces i ten sukces tutaj otrzymujecie, tak? Zobaczcie, jak ta karta tego słonecznika fajnie tutaj pasuje do tego słońca, tak? Słońce, słonecznik, czyli sukces, czyli karta optymizmu, karta wszelkich spraw zakończonych po prostu radosnym sukcesem. Karta mówiąca o szczęściu, o radości, ale też karta mówiąca o dziecku, więc być może, no mówię, macie trzy karty tutaj dziecka, ciąży, więc te bliźnięta, które planują, które chcą jak najbardziej, a te, które nie, no to mówię, uważajcie. Więc bardzo ładnie, wszystko dobrze się poukłada, nie macie się co martwić, w związku będzie wszystko ok. Wróci optymizm, wróci to słońce, wróci nadzieja, bardzo dobre widoki na przyszłość, więc jak najbardziej pozytywnie. W tle czytania macie kartę Króla Kielichów, która jeszcze bardziej utwierdza właśnie w takim przekonaniu, że wasz partner chce mieć rodzinę, wy też chcecie mieć rodzinę, chce być dobrym ojcem i jest to dobry kandydat na męża. Więc jeżeli tutaj będziecie miały jakieś deklaracje, kochane bliźnięta, odnośnie stałego związku ze strony swojego partnera, idźcie w to, bo jest to partner prorodzinny, on chce tworzyć rodzinę. No i nie dawajcie mu tutaj powodów do zazdrości, tak? Bo to jest też karta rywalizacji, zazdrości, więc no jeżeli macie kogoś tam jeszcze, coś przed... Ja mi się wydaje, że wy coś jeszcze tam kombinujecie, ukrywacie. Że tu już zaczynacie wchodzić w tą rodzinę. Partner jest was niezwykle zakochany, chce z wami być na stałe, a wy tutaj jeszcze coś kombinujecie, tak? Coś jeszcze tutaj być może ukrywacie. Nie wszyscy oczywiście, bo dla większości może być to karta spełnienia emocjonalnego, że wy się doskonale czujecie w towarzystwie swojego partnera. On spełnia wasze oczekiwania, jest wam dobrze, jest wam wygodnie, jest wam naprawdę luksusowo. Czujecie tą stabilizację i realizujecie swoje pragnienia, tak? O czym mówi później ta karta Gwiazdy i Rydwanu. Więc jak najbardziej. No, no, mogą być różne wersje, więc dopasujcie to już do swojej sytuacji. Jeszcze to powiemy sobie kilka kart, bo mnie to denerwuje tutaj, że tak powiem. Ta dwójka denarów. Dlaczego tu jest ten dualizm się pokazał? No, chodzi o dom. Chodzi o małżeństwo. Być może wy się tu wahacie jeszcze z jakąś decyzją. Też tak może być, tak? Ale chodzi o dom, chodzi o szczęście. Chodzi o decyzję i chodzi być może o jakąś uroczystość rodzinną, właśnie ślub, tak? To jest też karta małżeństwa, karta ślubu. Pięć buław. Świat. Czyli coś nowego, jakiś początek, jakiś sukces, ale jest to też karta, która mówi, że no, on jest otwarty, że tak powiem, na ludzi. Więc być może tutaj chodzi o jakąś właśnie rywalizację o was, że on się denerwuje, jest rozemocjonowany, bo szykuje się jakiś nowy początek i on bardzo to przeżywa. Też tak może być. Ten rycerz mieczy, kto to jest?
Szóstka kielichów, czyli ktoś z waszej przeszłości. Tak, i ta osoba tutaj stoi między wami, dlatego wy się tak zastanawiacie, czy wejść w ten związek małżeński, czy budować dom i rodzinę z tym nowym partnerem, bo wy jeszcze się nie zdecydowałyście. Kochacie już go, ale jeszcze kochacie, to nie wyleczyłyście się z tej starej miłości. I ten rycerz mieczy, ktoś z waszej przeszłości, ktoś z waszych czasów młodości, dzieciństwa, jakaś może stara miłość młodzieńcza, szkolna, no ktoś taki tutaj jest. Jakiś wasz przyjaciel, albo też może być taka sytuacja, że dochodzi między wami do sprzeczek, awantur odnośnie dzieci, bo wy na przykład chcecie mieć dziecko, a wasz partner może jeszcze niekoniecznie, jeszcze się może tego boi. Tak? I też tak może być, druga wersja. Czy albo jest to osoba, która stoi między wami, albo po prostu są te awantury, są te krzyki, są te ostre wymiany zdań dotyczące na temat dzieci, tak? Dotyczących dzieci, że na przykład wy chcecie mieć dziecko, a wasz partner może jeszcze niekoniecznie, albo odwrotnie, wasz partner naciska na to, że chce mieć z wami dziecko, a wy się bronicie rękami i nogami, że jeszcze nie, bo na przykład chce skończyć jeszcze jakieś tam karierę w firmie, tak? Chce jeszcze się ustabilizować tutaj. Odnośnie zawodowo i czy tam co niektórzy jeszcze studiują, uczą się, tak? A wasz partner naciska, że już chciałby mieć rodzinę, pełną dziecko, a wy nie chcecie. No, musicie dopasować to do siebie. Może być i tak, i tak. Dobrze, zobaczmy jeszcze ten księżyc w sercu, co mu tam siedzi. No tak, cesarzowa. Jak najbardziej. Czyli to jest myślenie o dziecku, o macierzyństwie. Księżyc też. Bo kochane, może to jest tak, że to jest wasza strona, to jest strona waszego partnera. No musicie to dopasować do siebie, ale ewidentnie macie tutaj 5 kart odnośnie dzieci, więc tu ewidentnie może chodzić o ciążę, może chodzić o jakieś dziecko. Dobrze. I co by tu jeszcze sobie dopasować? Może tą królową mieczy? Dlaczego wy tak tutaj oceniacie? Tak, bo bronicie, macie wysoką pozycję tutaj, bronicie swojej pozycji. W związku, tak. I to jest dlatego wystawiacie tutaj warunki, wy decydujecie, bronicie swojego stanowiska, ale macie mocną pozycję, czyli jesteście na wygranej pozycji tutaj. Będzie tak, jak wy sobie tego zażyczycie, kochane bliźnięta. No i co więcej? Więcej chyba nie będę dopowiadać, bo po co? Kochankowie, znowu dziewiątka pojawiła się. Czyli satysfakcja, spełnienie, stabilizacja emocjonalna pełna, tak? Bardzo ładnie. Dziewiątka kielichu. Szczęście emocjonalne, jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Czyli u was się pojawiła dziewiątka i u niego, czyli po prostu jest wam dobrze ze sobą. No i bardzo dobrze, bo po prostu macie super karty, kochane bliźnięta. Jeżeli chodzi o związek, wszystko będzie dobrze, no kończycie tak potężnymi trzema arkanami: rydwan, gwiazda i słońce. Czyli pozytywne zakończenie wszystkiego. Spełnią się najskrytsze wasze marzenia. Te panie, które planują dziecko, będzie to dziecko jak najbardziej. Weźmiecie sprawy w swoje ręce, wszystko będziecie mieć pod kontrolą, tak? Jesteście na wygranej pozycji i uda wam się przezwyciężyć jakieś trudności być może w związku, tak? I osiągnięcie sukces i być może jest ślub, małżeństwo, tak? Jesteście spełnieni, jedna i druga strona jest spełniona, tak? A to jest dobry kandydat na męża. Być może ktoś po 45 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, tak? Też tak może być. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Zapytamy jeszcze o kartę radę na ten miesiąc za naszych bliźniąt, ale macie tak wspaniałe czytanie, więc wydaje mi się, że kończycie miesiąc rewelacyjnie, więc będzie wszystko dobrze. Karta słońca, karta spełnienia marzeń. Karta gwiazdy, karta optymizmu, sukcesu przede wszystkim, radości, szczęśliwej rodziny, szczęśliwej miłości. Jeszcze kartę rady sobie zobaczymy. Dwa miecze. Nie blokujcie się, kochani, i podejmijcie decyzję. Bo wy na razie nie widzicie rozwiązania albo nie chcecie widzieć. Wycofaliście się trochę od tego, ale podejmijcie decyzję. Wreszcie się zdecydujcie, żeby nie było tej dwójki. Podejmijcie decyzję, określcie się, czego wy naprawdę w życiu chcecie. I teraz jeszcze zobaczymy, co karty anielskie. Przesłanie dla bliźniąt na miesiąc kwiecień odnośnie miłości.
Widzicie? Przywoływanie Twojej bratniej duszy. Twoje modlitwy, afirmacje, wizualizacje pomagają Wam się połączyć. Piękna karta. Piękna. Już czytam raz, dwa. O co chodzi? Przywoływanie bratniej duszy. Podobnie jak każda inna osoba, posiadasz swoje bratnie dusze. Istnieją ludzie, z którymi dzieliłeś czas w niebie i w innych wcieleniach. Twoja dusza zawarła kontrakt gwarantujący ich spotkanie w tym życiu, dzięki czemu wspólnie osiągniecie duchowy rozwój. Zawarłeś wiele takich umów i dotyczą one wielu ludzi, którzy są Twoimi bratnimi duszami. Są wśród nich Twoi przyjaciele, członkowie rodziny, współpracownicy i życiowi partnerzy. Karta ta prowadzi Cię do aktywnego wprowadzania romantycznej bratniej duszy do Twojego życia. Możesz tego dokonać poprzez modlitwy, afirmacje i wizualizacje. Oznacza to również pracę nad sobą, dzięki czemu staniesz się uosobieniem cech, które pragniesz ujrzeć u swojego partnera. Dla przykładu, jeśli duże znaczenie ma dla Ciebie poczucie humoru u drugiej osoby, doskonal je u siebie. Podobne przyciąga podobne, a każda Twoja cecha przyzywa Twoją bratnią duszę. No pięknie, kochani, czyli wygląda na to, że to jest Wasza bratnia dusza. Czyli idźcie w to. Moje kochane bliźnięta, życzę Wam wspaniałego miesiąca, dużo miłości, radości, spełnienia wszystkich marzeń. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Albo zamieńcie sobie strony, jeżeli bardziej ta z Wami rezonuje, albo sprawdźcie swój znak ascendentalny, odsłuchajcie dodatkowy filmik, może tam będą jakieś informacje, które Was dotyczą. Tymczasem życzę wspaniałego miesiąca, wszystkiego dobrego i teraz przechodzimy do naszych singli, tak? Samotnych bliźniąt. Bo tutaj u partnerów będzie wszystko ok. Bliźnięta. Samotne bliźnięta. Kwiecień 2019. Samotne bliźnięta. Kwiecień 2019. I samotne bliźnięta. Kwiecień 2019. Co z przeszłości? Osiem kielichów, czyli jesteście po rozstaniu z kimś. Ktoś odszedł albo wy zostawiłyście kogoś, kto was już męczył emocjonalnie. Teraźniejszość, albo już nie było tych emocji. Pięć denarów, no tak, czyli czujecie się źle w tej samotności. I najbliższa przyszłość. Słoneczko, czyli będzie dobrze na koniec miesiąca, jest szansa na coś nowego. I w tle czytania karta siły. Zodiakalnego lwa, więc być może ktoś się pojawi taki tutaj u Was. Jeszcze zobaczymy sobie aniołka. Wyrażaj swoją miłość. Zaraz zobaczymy, co to jest. Dokładnie, zaraz przeczytamy. No kochani, no w przeszłości było jakieś rozstanie, tak? Pożegnałyście kogoś ze swojego życia. Ktoś odszedł, no zostawił taki ból emocjonalny. Być może, że jeszcze wróci, ale niekoniecznie. No coś tutaj się takiego wydarzyło, że albo wy odeszłyście od kogoś, albo ktoś was porzucił, rozstanie było i jest Wam po prostu z tym źle.
Ale to jest też karta mówiąca, że dojdziecie do równowagi emocjonalnej, bo po prostu w tym związku już było tak męcząco, tak duszno, tak po prostu przeciążająco was, że musieliście to zostawić, bo to było już niefajne. No i co, w połowie miesiąca no, czujecie się źle, tak? Czujecie się niekomfortowo, czujecie się, że tak powiem, samotni, ubodzy w uczucia, czujecie się w potrzebie. Pięć denarów jest to karta biedy, biedy emocjonalnej, biedy uczuciowej. No nie ma tych uczuć, tak? Jesteście samotni, tak? Jesteście samotni, jest wam bardzo, bardzo źle. Ale koniec miesiąca, karta słońca. Czyli wróci pozytywne myślenie, jest szansa na osiągnięcie jakiegoś sukcesu, jest szansa na radość, jest szansa na założenie rodziny. Jest szansa na poznanie kogoś nowego, zaświeci słoneczko, więc nowe możliwości, nowa miłość może się pojawić na horyzoncie, spełnienie waszych marzeń. No, karta mówiąca o tym, że będzie dobrze, na pewno. W tle czytania macie kartę siły, kartę zodiakalnego lwa. Karta mówi o tym, żebyście wytrwali, że jesteście spokojni, opanowani, macie doskonałe podejście do sytuacji, jesteście silni emocjonalnie, dacie radę zmierzyć się z tym czymś, dacie radę no, pokonać te przeciwności, tak? Macie doskonałą umiejętność okiełznania trudnej sytuacji, no i planujecie, że tak powiem, no, strategicznie podchodzicie do tego wszystkiego i uda się. Uda się, być może na koniec miesiąca ktoś się pojawi w waszym życiu. Macie kartę słońca. Dopowiemy sobie jeszcze, o co dokładnie tutaj chodzi z tym słoneczkiem. To co jest. Pięć kielichów. Czyli koniec smutków, koniec żali. Tak? Będziecie się czuć atrakcyjni, piękni, ale moi kochani, to jest też karta mówiąca o ciąży. No ale jak to może być ciąża, jak wy tutaj, kurczę, nie jesteście z nikim? Bo słońce to dziecko, karta cesarzowej, karta ciąży. Ale to chodzi raczej o to, że będziecie bardzo atrakcyjne dla płci przeciwnej. No, jazdy na rów, szansa na coś nowego, szansa na jakiś stały związek, tak? Czyli po prostu no, nie tkwicie w tej przeszłości. Karty radzą, żebyście nie tkwiły w przeszłości, żebyście się nad nią już nie rozczulały, nie rozpamiętywały jej. Otrzyjcie łzy, że tak powiem, i idźcie ku nowemu, bo jest szansa, bo jest słońce, jest karta optymizmu, karta spełnienia marzeń, karta sukcesu. Będziecie się czuły niezwykle atrakcyjnie, będziecie się podobały płci przeciwnej, będziecie osobami no, ładnie wyglądającymi, że tak powiem, na stanowisku, bo cesarzowa no to jest władza, tak, to jest żona cesarza, to jest piękna kobieta, wygodna, otaczająca się przepychem, luksusem, więc wy po prostu będziecie takim atrakcyjnym kąskiem dla płci przeciwnej. No i jest szansa na coś stałego, coś trwałego, coś od losu, tak, czyli to się rozwinie już w miesiącu maju. Na koniec miesiąca kwietnia coś się nowego pojawia, jakiś taki no, pozytyw w waszym życiu, który spowoduje, że być może kogoś fajnego, wartościowego poznacie. Teraz jeszcze wyjaśnijmy tą kartę Wyrażaj swoją miłość. Wyrażaj swoją miłość. Już patrzymy. Już na koniec. Ta karta ma skłonić Cię do przejęcia inicjatywy w życiu uczuciowym. Oznacza to skontaktowanie się z kimś, kogo przyciągasz, i umówienie się z tą osobą na randkę. Może to oznaczać również wysłanie ukochanej osobie kwiatów, miłosnych kartek bądź podarków. Jak zaczniesz wyrażać miłość, uczucie to zacznie z Ciebie emanować. W rzeczywistości staniesz się głównym beneficjentem korzyści płynących ze swoich starań. Będzie Cię bawiło to, jak zabiegi te wpływają na Twoje odczucia.
Może to nieść ze sobą większe korzyści niż same podejmowane przez Ciebie działania. Im więcej miłości dajesz, tym więcej jej otrzymujesz. Musisz oczywiście pamiętać, by być jednocześnie otwartym na miłość płynącą do Ciebie wprost do Boga, aniołów i innych ludzi. Bardzo ładnie, kochani. Więc otwórzcie się troszeczkę, już nie tkwicie tutaj w tej takiej brzydkiej energii 5 denarów, tak? Tej samotności, tylko zacznijcie działać, wyjdźcie troszeczkę do ludzi, może pospotykajcie się ze znajomymi, tak? Zacznijcie mądrze podchodzić do niektórych spraw, analizujcie, kierujcie się intelektem, myślcie i działajcie, tak? Po prostu działajcie. A wtedy coś fajnego na koniec miesiąca może się wydarzyć. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Sprawdźcie jeszcze swój znak ascendentalny. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować. Co jeszcze? No chyba tyle. Zapraszam Was do kolejnych czytań, kochani. I cóż, życzę wspaniałego miesiąca, tak? Żeby wszystko Wam się poukładało. I żebyście wreszcie może znaleźli tą swoją bratnią duszę. Pozdrawiam Was, kochani, i do usłyszenia.